Przechodzimy do lekcji 13. Koń trojański. Czytamy Dzieje Apostolskie 2:42. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Przeczytajmy także Mateusza 10:22. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kiedy czytamy słowo trwali w Dziejach Apostolskich, oznacza to, że byli oni przeciw czemuś. Oni trwali mocno. Znaczy to, że sprzeciwiali się czemuś, by mogli pozostać tam, gdzie byli. Była tam opozycja, coś, co chciało ich odciągnąć od ich celu. Coś chciało się wkraść, by upodobnić ich do innych. Słowo mówi o pierwszym kościele, że trwali mocno. Oni tego się trzymali, oglądali przebudzenie i Boże działanie. Zasady zawarte w Biblii nie podlegają zmianom. Kiedy nieprzyjaciel zdołał doprowadzić do kompromisu Słowa Bożego, Kościół został zredukowany do formy bez mocy. Wreszcie utracił wszystko i pogrążył się w wiekach ciemności. Opuszczenie czegoś oznacza wcześniejsze czy późniejsze opuszczenie wszystkiego. Spójrzcie na dzisiejszy Kościół. Jest tyle homoseksualizmu. Kościół przymyka oko na cudzołóstwo. Jest tyle narkomanii. Wiele kościołów właściwie popiera picie dla towarzystwa. Jesteśmy tak bardzo zanurzeni w brudzie, że nie widzimy nic złego w chodzeniu do kina. Słowo Boże oświadcza. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Błogosławieństwa Boże są dalej obiecane temu, kto ma czyste dłonie i niewinne serce. Psalm 24:4. Kościół się zmienił, ale Bóg się nie zmienił. Kościół próbuje za pomocą ludzkich programów i wysiłków wytworzyć duchowe rezultaty. Bóg tym nie jest zainteresowany. On nie chce, by człowiek robił mu projekty. Bóg chce spotkania ze swoim Kościołem. Kościół musi rozróżnić między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. Między nikczemnym a świętym. Bóg jest tym samym świętym Bogiem, który był kiedyś. I On mówi do swojego Kościoła: bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Bóg deklaruje, że będzie naszym Ojcem, jeśli my wyjdziemy spośród nich i nieczystego się nie będziemy dotykać. Wierzę, że nowe spojrzenie na upadek Troi uświadomi nam tę prawdę, jeśli tylko wsłuchamy się dobrze w to przesłanie. W XII wieku przed naszą erą, jak pamiętacie, Ateńczycy oblegli Troję i przez długich 10 lat próbowali, ale nie udało im się przełamać obrony. Wszystkie greckie stany zjednoczyły się, by pomścić zniewagę w roku 1184 przed Chrystusem. Zbudowali specjalne drabiny, próbując wedrzeć się na mury, ale każdy atak był odpierany. Próbowali spalić miasto. Zrobili sobie wyrzutnie, z których ciskali wielkimi kamieniami ponad murami. Ale ludność Troi odpierała każdy atak. Przez długich 10 lat nie poddali się. Po 10 latach Grecy zobaczyli nieskuteczność otwartej wojny przeciw Troi i zmienili taktykę. Zbudowali pięknego, drewnianego konia. I w nocy podciągnęli tego konia do bramy Troi i tam go zostawili. Potem armia grecka powróciła na okręty. W tych czasach pozostawienie prezentu oznaczało, że zrezygnowali z walki. Grecy zostawili tego drewnianego konia, znanego jako koń trojański, przed bramą Troi, jako sygnał, że rezygnują ze zwycięstwa w tej walce. Ludzie w Troi nie wiedzieli, że w brzuchu tego konia byli greccy żołnierze.
Przez jakiś czas mieszkańcy Troi patrzyli na tego konia z ciekawością. Po kilku dniach, nie widząc nigdzie greckich żołnierzy, Trojanie uznali, że wojna się skończyła i wciągnęli tego konia do środka. Wierząc, że wojna się skończyła, mieszkańcy Troi zaczęli świętować. Przecież byli oblężeni przez 10 lat. Tej nocy, kiedy miasto było pijane, greccy żołnierze wyszli z brzucha tego konia i otworzyli bramy miasta. Wówczas weszli Grecy i wymordowali wszystkich. Niektóre legendy mówią, że tylko dwóch ludzi uciekło, by opowiedzieć horror ostatniej nocy Troi. Była to historyczna tragedia, ale nie dorównuje ona tragedii, którą chcę wam przekazać w tej lekcji. Przez 50 lat Wielki Kościół Zielonoświątkowy odrzucał diabła kompromisu. Nasi ojcowie odrzucali wszelkie wysiłki piekła. Nie otwieraliśmy naszych bram dla bałwochwalstwa, nieświętości i świeckości. Byliśmy wykluczani z towarzystwa, wyszydzani, prześladowani, ale nie wpuściliśmy ani na centymetr tego, co uważaliśmy, że nie jest z Boga. Tak jak syn marnotrawny, byliśmy znienawidzeni, bo byliśmy inni. Pamiętacie, że kiedy syn marnotrawny roztrwonił wszystko przez rozpustne życie, zapukał do drzwi świata, prosząc o coś do jedzenia. Świat powiedział do niego: karm moje świnie, a ja będę karmił ciebie. Dla Żyda jest to zniewaga, gdyż jest to niezgodne z jego wierzeniem. Za swoją pomoc świat zażądał od niego wyrzeczenia się i jego przekonań. Świat go znienawidził, gdyż był inny. Świat powiedział do niego: jeżeli będziesz taki jak my, to ci pomożemy. Ten sam świat dobija się do drzwi naszych kościołów, krzycząc, by go wpuścić na jego warunkach. Wołają: obniżcie trochę swoje mury i to zachęci więcej ludzi. Na początku tego wielkiego wylania, późnego deszczu, Bóg powołał ludzi z każdego środowiska. Był to czas, kiedy Kościół był martwy. Nie było w nim obecności Boga. Pusta forma i kpiny zastąpiły potężne działanie Boże. Bóg powołał naszych ojców z targowisk, z farm, z kazalnic, z głównych kościołów i denominacji. I oni stali się naczyniami do wylania obecności Bożej. Oni oddzielili się dla Boga. Wiedzieli, że Bóg jest inny niż świat. Wiedzieli też, że świat jest ich nieprzyjacielem. Byli nazwani fanatykami i jeszcze w gorszy sposób. Z powodu przeżycia Ducha Świętego, ludzie, którzy byli nazwani fundamentalistami, określali ich jako opętanych. Jednak, nie zważając na świat, ciało i diabła, zdobyli oni świat dla Ewangelii. Prawdą jest, że nasi ojcowie byli w pewnym sensie ekstremalni. Nie chcieli być członkami kościołów, wierząc, że może to być znamię bestii. Oni nie tylko głosili świętość serca, ale głosili świętość w postępowaniu. Znali Boga i znali wroga. Wiedzieli, skąd wyszli i wiedzieli, dokąd zmierzają. W większości ci ludzie nie ukończyli seminariów religijnych, ale znali Boga. Nie zgodzili się oddać ani centymetra duchowi kompromisu. Mężowie Boże stali i pilnowali prawdy, czystości i świętości. Nie tylko słowami, które wypowiadali, ale również przez praktyczne życie. Byli inni i świat ich nienawidził. Chrystus był ich życiem i nic innego nie miało znaczenia. Współczesny Kościół Zielonoświątkowy stał się przyjacielem świata i przestał reprezentować Boga. Przez 50 lat nieprzyjaciel nacierał na mury i był za każdym razem odpierany. Nigdy nie chodziliśmy do miejsc, do których chodził świat. Nie paliliśmy papierosów i nie piliśmy ich alkoholu. Chodziliśmy po ulicach jako mężczyźni i kobiety Boże. Oni wiedzieli, że jesteśmy inni. Byliśmy znienawidzeni, gdyż Chrystus był wśród nas i w nas. Byliśmy obcymi na tej ziemi.
a naszym jedynym zainteresowaniem był Chrystus. Świat i religijne tłumy śmiały się z naszego stylu życia, mówiąc, że nie pasujemy do XX wieku. W latach 70. głosiłem w jednym z największych kościołów tego wieku. Kościół ten był założony przez jednego z wielkich mężów bożych naszych czasów, doktora Mayo. Kiedyś doktor Mayo powiedział do mnie, Bóg powinien był mnie zabrać 20 lat temu. Ja zapytałem, dlaczego tak mówisz? On odpowiedział, bo ja się tu nie dopasuję. Wtedy ja odrzekłem, dlatego ludzie tacy jak ty i ja są tutaj. My tu nie pasujemy. Kościół zielonoświątkowy sprzeciwiał się przez 50 lat. Świat nazywał nas diabłami. W roku 1956 świat zobaczył pierwszą odnowę charyzmatyczną. Tego dnia ten koń wszedł przez nasze bramy. Obudziliśmy się rano i było wszędzie cicho. Nie leciały kamienie nad murami, nie walono taranami w bramy, nie oczerniano nas, nikt nie krzyczał fanatycy i nikt już nie mówił, że jesteśmy opętani. Wszystko ucichło, wyglądało jakby wojna się skończyła. Z ciekawości wyjrzeliśmy poza mury, a tu stoi przy naszej bramie piękny koń, pozostawiony tam przez przywódców religijnych tego świata. Ku naszemu zdziwieniu ten koń mówił językami. Nie zadawaliśmy pytań, tylko otworzyliśmy bramy. Nie ma większego daru, jak zdolność porozumiewania się z Bogiem w duchu. Nie ma nic wspanialszego niż modlitwa, aż dotkniesz sfery ducha i modlitwa językami Ducha Świętego. Nie potrafię przecenić tego daru, ale nie mogę i nie będę demonstrował tego daru cielesnemu tłumowi religijnemu. Tak jak Jezus nie przemienił kamieni w chleb, Duch Święty nie służy do zabawy. Języki przychodzą, kiedy Duch Święty poddaje wymowę. Diabeł nienawidzi tego, co prawdziwe, gdyż nie wie, co się dzieje. Po 50 latach ataków, diabeł postanowił złamać nasze przekonania. Ale jedyną drogą, którą mógł wejść, było podrobienie tego, w co wierzymy. Antychryst, który przyszedł nam naprzeciw, nie był antychrystem fundamentalnym. Nie był baptystą, ani metodystą, ani katolikiem. Ale przyszedł jako zielonoświątkowiec. Musiał być taki jak my. Przyszedł jako ten, który kiedyś miał moc, ale został pokonany przez dobrobyt tego świata i stracił to, co miał. Szatan był świadom, że grzech, świeckość, niewiara i piekło mogło wygrać ze wszystkim, ale nie z tym boskim ogniem. Diabeł wiedział, że to Duch Święty dawał nam siłę. Piekielny sposób infiltracji to zwiedzenie przez imitację. Nasi ojcowie wiedzieli, że na pół rozebrany, pijący alkohol, świecki tłum nie był z Boga i odrzucili tę presję. Przez ponad 50 lat przywódcy religijni krzyczeli na nas. Dlaczego nie możecie być tacy jak my? Dlaczego nie głosicie i nie żyjecie tak jak my? Bałwochwalstwo nie znalazło u nas miejsca. Kiedy głosiliśmy słowo, to rzeczy były ujawniane. Wszystko się zmieniło wraz z przybyciem tego dziwnego konia. Przy naszej bramie stanął ten dziwny koń, ubrany w mini spódniczkę i mówiący językami. Nacisk położono nie na chrzest Duchem Świętym, ale na język modlitwy. W nasze środowisko wszedł duch imitacji, a my otworzyliśmy drzwi i wpuściliśmy to. W brzuchu tego konia były ukryte demony. Te demony otworzyły drzwi dla każdego nieczystego i znienawidzonego ptactwa. Ta fałszywa rzecz, kiedy już weszła do kościoła,
przeskoczyła wszelkie bariery. Rzymscy katolicy odmawiają różaniec na językach, a zielonoświątkowcy uwierzyli, że to jest prawdziwe. Pewien mój przyjaciel przemawiał na spotkaniu biznesmenów pełnej Ewangelii w Denver. On był porannym mówcą, a jakiś mormon był wieczornym mówcą. Przy śniadaniu mój przyjaciel siedział koło tego mormona i powiedział do niego: z niecierpliwością czekam na twoje wieczorne przemówienie. Nigdy nie słyszałem świadectwa mormona, który narodził się na nowo. Mormon odpowiedział: ja tego jeszcze nie mam. Mój przyjaciel zapytał: co to znaczy, że jeszcze tego nie masz? Ten odpowiedział: ja nie narodziłem się na nowo, ale mówię językami. Pewna kobieta w Houston, na konferencji pełnej Ewangelii, mówiła takie świadectwo. Dzisiaj, zanim tu przyszłam, wypiłam 2 koktajle alkoholowe. A kiedy zaczynałam pić trzeci, Duch Święty powiedział mi: już masz dosyć. Koń już jest w środku. Koń podszedł do naszych drzwi. On nic nie zmienił, ale po prostu dodał parę rzeczy. Byliśmy zachwyceni tym, że mówił językami. Otworzyliśmy bramę i koń wszedł. Z tym koniem weszło wszystko ze świata. To, co kiedyś było poruszeniem Ducha Świętego, teraz jest zwykłym wpływem świata. Wraz z tym koniem weszło wszystko, co ze świata, ciała i diabła. Nie wierzymy już w to, w co kiedyś wierzyliśmy. Czego kiedyś broniliśmy, już dalej nie bronimy. My staliśmy się obcymi. Za negatywne i brak miłości uważa się, jeżeli ktoś czemuś się sprzeciwia. Boimy się ogłaszać prawdę. I przez swoje milczenie mówimy ludziom: możecie mieć te wszystkie religijne odpady, ale Ducha Świętego też. Płot został rozwalony i ukąsił nas wąż. Wpuściliśmy tego konia do środka. Brama została otwarta. Wszystko jest stracone lub ginie. Co stanie się z następnym pokoleniem, jeżeli ktoś nie wyrzuci tego konia i nie zamknie bramy? Pięćdziesiątnica jest poselstwem przemieniającym życie. Jest to Boża łaska i Boże zwycięstwo. Jest to jedyne poselstwo naszych czasów. Jest to ostateczne objawienie Boże. To jest późny deszcz. Żaden inny deszcz od czasów apostołów nie był taki jak ten. Pięćdziesiątnica nie znosi rozwodnienia. Jedyny sposób, by świat mógł wejść i wszedł do środka, to przez imitację. Zwalczaliśmy system Babilonu, aż miecz przywierał do naszych dłoni. Głosiliśmy przeciwko religijnemu uściskowi dłoni. Byliśmy przeciwko wszystkiemu, czego nie ma w Biblii. Potem do naszej bramy przybył ten koń. Zielonoświątkowy antychryst. I omamił nas. Walczyliśmy długo i zaciekle i byliśmy zmęczeni. A on stanął z jego językiem modlitwy i powiedział: patrzcie, ja też robię to, co wy. To nas zupełnie rozbroiło i otworzyliśmy bramę. Nie wymagaliśmy nic. Wszedł taki, jaki był. Myśleliśmy, że dołączył do nas, ale on nas poprowadził na rzeź. 50 lat doświadczenia w walce zostało przehandlowane za świecki tłum z wyuczonym językiem, wyuczonym tańcem i wyuczonym Chrystusem. Koszt tego zwiedzenia jest nieobliczalny. Teraz w Kościele są te same grzechy, jakie są w świecie. Naród pogrąża się w kryzysie moralnym. Uzdrowienie zostało zredukowane do wyznania. Zbawienie zostało zredukowane do chodzenia do kościoła, a chrzest Duchem Świętym do mówienia językami. My nie zmieniliśmy tego konia. To on zmienił nas. A my nazwaliśmy to przebudzeniem. Ktoś musi nas o tym przekonać.